Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w ostatniej już serii z Magnusa, raczej z Lazarusa, AD 2222. Moi drodzy, jest to w sumie gra z grudnia 2023 roku, więc dosyć niedawna. Zobaczmy, czy zmieniło się w opcjach, ale chyba nie. Ale widzę, że graficznie jest coś innego. Jest coś innego, więc zobaczmy może od razu, co nam ta gra przedstawi. Meet 14 in your area. Wanna a babcia? Pij dalej albo odbierz telefon. Gdzie jesteś, kurwa? Jeszcze jedno spóźnienie i masz wylot z roboty. Jestem już w drodze. Straszne korki dzisiaj. Mamy awarię na 13. Trzeba zjechać w dół. Ekipa już czeka, tylko ciebie nie ma. Ruszaj, dupę. Okej, okay. Meet 13 area. Świetne, to jest fajne. New game from Sons of Welder. Gry przegryw. Znowu jakaś awaria. Kolejny parszywy dzień. Sucho w gardle. Chuj wie, czy po tych dziwnych śledziach, czy po fajkach. Jeszcze na dodatek wszystko mnie napierdala. Ach, dobrze, że chociaż w swoim łóżku się obudziłem, a nie w jakieś róże. Jak ostatnio. Za dużo bizonów wczoraj było wybite. Od jutra nie chleje. Coś mi dziwnie kręci we flakach. Czuję, że dzisiaj będzie przejebane. Wskutek działań ludności, różnych wojen i skażenia, życie na powierzchni ziemi stało się niemożliwe. Aby uniknąć ekspozycji na szkodliwe warunki, zniesiono miasta na potężnych filarach, dokąd nie docierały toksyny i promieniowanie utrzymujące się na niższych sferach. Filary poza podtrzymywaniem miast pełnią także funkcje eksploracyjno-transportowe. Wydobywają i dostarczają surowce pozyskiwane spod powierzchni ziemi. Są to systemy częściowo autonomiczne. Od czasu do czasu trzeba zjechać na dół, kiedy coś nawali. Należy do trzyosobowej grupy Lazarus, w skład której wchodzą Tio, Ignatius, no i ja. Jesteśmy technikami. Zajmujemy się diagnostyką i serwisem filarów. Praca taka sobie. Nie za ciężka i niezbyt dobrze opłacana. W ostatnim czasie odnotowaliśmy większą liczbę awarii. Razem z chłopakami mamy wrażenie, że ktoś celowo sabotuje infrastrukturę. W ostatnim zgłoszeniu ktoś wyłamał drzwiczki do szafy kontrolnej i wyrwał moduł komunikacyjny. Bez tego nie ma możliwości otrzymywania jakichkolwiek danych. Promieniowanie panujące przy powierzchni zakłóca łączność bezprzewodową. Tylko bezpośrednie połączenie kablowe umożliwia monitorowanie i urządzeń. Takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Takich incydentów było więcej. Uszkodzone bezpieczniki, przecięte kable, piasek w płynie chłodniczym. Zgłaszaliśmy to wielokrotnie zarządowi, ale usłyszeliśmy tylko, że nie mamy się tym interesować i robić swoje, bo za to nam płacą. Podczas jednej z takich rozmów Ignatius powiedział, że ewidentnie ktoś na dole przebywa albo regularnie schodzi i sabotuje instalacje. Tłumaczył im na podstawie ostatnich raportów, że takie rzeczy nie dzieją się same z siebie i nie ma bata, że to nieszczęśliwe zbiegi okoliczności ustawiły się w kolejce. W odpowiedzi usłyszał, że skafandry i filtry do nich pozwalające przebywać na powierzchni kosztują kupę szmalu i każdy jeden rejestrowany. Po drugie, skąd ktoś miałby dostęp do kodów, które otwierają windy? Na odchodne rzucił mu jeszcze, że jak mu się jej praca nie podoba, to może ją zmienić. No, ale tak na chłopski rozum. Skoro nikt tam się nie szlaja i nic ani nikt nie może tam przeżyć bez specjalnego sprzętu, to po co nam pierdolone karabiny? Inną sprawą jest ostatnie zaginięcie grupy Abla. Co prawda byli to świeżacy. Recydywa z zakładu karnego, której dano szansę na szybsze opuszczenie pierdla, no ale wpadli jak kamień w wodę. Nikt ich nie widział od tygodni. Gdyby chcieli zajmować sprzęt korporacyjny i opchnąć go na czarnym rynku, to by już dawno wpadli. Taki sprzęt jest skrupulatnie monitorowany na rynku przez korpo. To, co ostatnio się dzieje, jest jakieś podejrzane. Media też jakoś dziwnie ciche. Dawniej obszukiwały korporacje przy okazji każdego chwilowego braku zasilania. Ostatnio, gdy pół dnia nie było prądu, bo elektronika słupa z sektora magazynowania energii zajęła się ogniem,
to nawet nigdzie o tym nie pisnęli. Ktoś albo dobrze smaruje szmalcem, żeby zamieść tę sprawę pod dywan, albo dobrze potrafi zastraszać i dlatego nikt nie otwiera jadaczki. Ach, myślę, że w sprawie tej ciszy w eterze swoje tłuste paluchy maczał jakiś korpoludek. A to by co się tak gały świecą. Szkoda strzępić ryja. No gadaj, dajesz. Zrobiłem upgrade implantów od Janusz Technologies. Nowość na rynku. Kurwa jego mać. Okazało się, że nie zdążyli wszystkiego dobrze zabezpieczyć od strony oprogramowania i były jakieś luki. Niespełna tydzień później jakiś śmieszek skakował ich sieć wewnętrzną i wszystkim posiadaczom implantów podkręcił jaskrawość na maksa. Mało tego. Przez kilka dni w lewym oku wyświetlał mi się napis "Oni żyją". Przez to, że dawno nie robiłem update'ów softu w neurochipach, temu chujkowi udało się dostać do mojej kory przedczołowej i ruchowej. Zaczął wymuszać mimowolne ruchy ręką. Wyglądało to tak jakbym ciągle podwalał kapuzyna. Najgorzej było podczas kolacji z teściami. Siedzimy wszyscy razem przy stole, aż tu nagle pu-pu, łapa sama chodzi. Teściu się odpalił, że obraza i że co ja w ogóle sobie wyobrażam. Kazał mi wypierdalać z jego domu. Tak się zasapał, że aż wąs na jego ogorzałej gębie zaczął tańczyć kankana. Tłumaczenia na nic się zdały. Wpierdolił 3 talerze bigosu na uspokojenie i nic. Ciągle go nosiło. Ochłonął dopiero jak w TV Expressie podali, że miał miejsce zmasowany cyberatak na szeroką skalę. W kilku dniach ludzie z Janusz Technologies w końcu jakoś załatali oprogramowanie, ale i tak nie potrafią poradzić sobie z przesterem iluminacji. Na dniach niby mają wypuścić jakiś nowy patch. Pojebana sytuacja. No, ale i tak się cieszę, że tak to się skończyło. Mogłem mieć zupę neuronową zamiast mózgu. Chore gówno. Zawijamy się już powoli do jebanej windy. Pół godziny później. No to panowie, przed nami 2 godziny jazdy w dół. Coś wiadomo więcej o tym zgłoszeniu? Tyle co zazwyczaj. Surowce przestały do nas docierać. Strefy od 8 do 450 filaru są w porządku. Czujniki nie wskazują niczego nadzwyczajnego. Od 3 do 7 światło sekcji transportowej pełne, ale towar nie chce iść wyżej. Nic dziwnego, skoro pierwsza i druga w ogóle nie zwracają żadnych logów. No to nieźle musiało się tam spierdolić, skoro nie ma nawet komunikacji. Połączenie po kablu jest, nie działają czujniki. Może sterownik programowy pompy się zawiesił. Niby w sieci jest dostępny, widzę jego dane, ale terminal nie reaguje na żadne wysyłane. No to może szykuje się jednak prosta robota. Stypnie się, off i on. Wjedziemy z powrotem na górę, później pochali za puchę i można iść na piwo. Mam kurewską ochotę na zimną, chmielową zupkę i fajeczkę. Tej zjeżdżającej w dół puszce nawet zapalić nie można. Tak. Pamiętam jak przy ciebie, debilu, siedzieliśmy w windzie 9 godzin, bo uruchomiłeś system przeciwpożarowy. Skoro na szkoleniu mówili, że nie można palić w windzie, bo ma czujniki dymu, to znaczy, że nie można palić w windzie. Ściągali wtedy jedyny wolny zespół z drugiego końca platformy, bo reszta zabezpieczała instalację przed nadchodzącymi wstrząsami. Ja pierdolę. Jak teraz sobie to przypominam, to mam ochotę strzelić w ten głupi, pusty baniak, który nazywasz głową. Ominął mnie przez to koncert, na który kupiłem bilet rok wcześniej. W ogóle to czasem przecinki i kropki się zlewają, więc jeżeli robię przerwy jakieś niepotrzebne, to przepraszam. No będziesz mi teraz wypominał? Oddałem ci za bilet. Zresztą ta kapela jest gówniana. Lepsze teksty to ja na kiblu wymyślam niż ten ich frontman, który nawet nie umie się dobrze wydrzeć. Tylko pipeczka, a nie pankowiec. Nuj. A propos kibla. Co tak zajeszcza? Czy tutaj zdechło, czy co? W ogóle nie wiem czemu, ale zapora wykryła aktywność sieciową z Lazarusa AD. Ciekawe. Zablokowano dostęp programu Lazarus. What? Z sekundy na sekundę śmierdzi coraz bardziej. Sorry chłopaki, wczoraj zachlałem i mam kasbonki. No ja pierdolę. 2 godziny będziemy z tobą jechać. Ten petor jest nie do wytrzymania. Ogarnij się człowieku, albo zatkam ci dupę lufą mojego karabinu. Coś ty żaru człowieku. Jebie trupem. Zaraz ta winda pojedzie w bok, bo tak tutaj gnoi pod liną.
Sobie więcej piłem niż jadłem. Ale skoro pytasz, to ci powiem, że wpadł syntetyczny śledzik. Kiszonka z glonów, a nad ranem jak mnie suszyło, to wypiłem cały karton sojowej mieszanki. Nie no stary, tak się nie robi innym ludziom. Przeginasz pałę. Kurwa, 2 godziny będę jechał w szambiarce. Nie no, zaraz się pożegam. No niestety, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Toś czuję, że ta pucha będzie inna niż wszystkie poprzednie. 1:35 później. Tio, ile czasu jeszcze będziemy gnić w tej konserwie? Policzyłem już chyba wszystkie łebki od śrubek na suficie, ścianach i podłodze. Wow, to mi zaimponowałeś. Myślałem, że więcej niż do 10 nie potrafisz liczyć. Do powierzchni zostało jeszcze jakieś 25 minut. Całe szczęście, bo już zaczynam się cholernie nudzić. A przy okazji, skoro tyle czasu się spędza w tych zjazdach, dlaczego żaden z głupich inżynierów nie pomyślał o wstawieniu tej ławki albo o składanych w ścianie krzesełkach? Co Tio, ty też jesteś inżynierem z zawodu. Może mnie oświecisz? Niby to ja tutaj robię za fizola w tej grupie. Ale gdybym projektował te windy, to pierwszą rzeczą byłoby uwzględnienie wygody pasażerów. A myślisz, że ktoś, kto zlecał projekt, będzie jeździł windą techniczną? Dla korpo to dodatkowe koszta, więc po co przepłacać? Robole się jakoś przemęczą. Dla nich sama myśl, że mieliby płacić nam za siedzenie albo leżenie, nie dałaby im spokojnie zasnąć. W pewnym czasie przestałem przysłuchiwać się temu, o czym mówią Tio i Ignatius. Zawiesiłem się na myśli o zjeżdżaniu z platformy na powierzchnię. Chyba lubię to robić. To tak, jakbym zanurzał się w głąb otchłani. Na dole panuje nieprzeniknięta cisza. Wszystko jest osnute mgłą, a rozproszone światło ledwie się przebija. Z dala od zgiełku, problemów, tych obecnych reklam i innego gówna. Jesteśmy tam zupełnie sami. Zgarzenie zakłóca działanie urządzeń nadawczych i nie ma żadnej komunikacji z tymi na górze. Lokalizatory GPS wariują. Nie da się określić współrzędnych położenia. Dopiero po powrocie informujemy o tym, co zaszło i składamy raport. No, panowie, zbliżamy się do powierzchni. Zakładać maski. To ma być szybka akcja i wracamy do domu. Powodzenia. Chyba do baru. Na piwo. Ten jak zwykle. Myśli tylko o klaniu. Coś w życiu trzeba robić. Ja poza pracą robię to, co lubię. A to, co się lubi, jest indywidualną kwestią gustu każdego człowieka. A tu masz kiepski ten gust. Ty jak zwykle się musisz czepiać, jak gówno mojej podeszwy od buta. Dzisiaj jesteś bardziej marudny niż zazwyczaj. Czy ona ci nie dała, czy co? Wyluzuj, ziomek. Jeszcze pewnie ze 3 godziny nie będziesz musiał mnie oglądać do następnej puchy. Jesteś totalnie przewidywalny. Wiedziałem, że dostrasz się do mojej kobiety, ale powiem ci jedno. Nie będę z tobą poruszał kwestii moich relacji małżeńskich. Sprawa między mną a Rów. No, ale mam nadzieję, że tak jak mówisz, to będzie prosta robota i szybko to załatwimy. I nie będę musiał przez jakiś czas oglądać twojej pasjaty. Dobra, mordeczko, wystarczy tych uprzejmości. Wysiadamy. A to do dzieła. Jaką pogodę mam dzisiaj? Tlen 14% i 130 milisiewertów. Idealna pogoda na grilla. Szkoda, że nie zabrałem kiełbasek. I chleba. Bez chleba się nie najesz. W kilku minutach obchodów wokół infrastruktury zlokalizowaliśmy przyczynę problemu. Jak wcześniej podejrzewał Tio, awarii uległa sekcja pierwsza filaru. Moduły odpowiedzialne za poprawne działanie funkcji poboru surowców były zniszczone. To co ujrzeliśmy nie budziło żadnych wątpliwości. Wyrywane kable, powybijane ekrany terminali. Takie szkody zostały wyrządzone celowo. Nie było mowy, że mamy do czynienia z przypadkową usterką techniczną. Ktoś sabotował wydobycie. No moje, ktoś to rozjebał. Na dodatek powiem, że mocno się przyłożył do swojego dzieła. Fachowa diagnoza. Zaczmy logi i nagrania z kamer. To na pewno rozjaśni całą zaistniałą sytuację. Nie idzie. Interfejs terminalu nie działa. Jest za bardzo demolowany. Ach, poczekaj. Podepnę się. Cholera, jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Tutaj nie podłączymy się z górą. Żeby przysłali nam kody albo odblokowali port. Próbuję to jakoś obejść. Wow. Mamy pierwszą minigrę. Rot i password, świetnie. Moi drodzy, no powiem wam szczerze, że po 15 minutach jestem zaskoczony, bo jest mega zmiana. Ja to myszką chyba robię, okej.
Jak to działa? Trochę nie rozumiem, ale okej. Aaa, dobra. Widzę. Tu jest tylko Y minus 1. Tu pójdzie w górę. Tu w ogóle już nie pójdzie wtedy. Musi iść do przodu. Y1. Też nie pójdzie tu. W ogóle zobaczmy, jak to idzie tak. To musi iść tu Y minus 1. X plus 1. X plus 1. Y minus 1. Elegancko. Przeszukaj system i znajdź nagrania z kamer. Jasne. Już działam. Nie chcę nikogo pospieszać, ale jebany radar pokazuje, że zbliża się do nas grupa kilkunastu obiektów. Dobra. Naprawdę idzie? A co? Rot. Znaczy rootfix, config. Kurwa, to naprawdę idzie. Kam. Dostałem się. Patrzcie na to. Przecież to nasi. Jednostka Omega. Zaginęli ponad miesiąc temu. Niszczył korporacyjną infrastrukturę. Co im odjebało? Czekaj. On coś trzyma w dłoni i pokazuje do kamery. Powiększ to. Jakiś kod. Tio, dasz radę sprawdzić, co to jest? Puszczę to przez program doczepujący. Jeszcze chwila. Okej, już jest. Nie walczcie. Oni nie zrobią wam krzywdy. Ci na górze kłamią. Już tu są. Zaczynają nas otaczać. Co robimy? A tam było, żebyśmy nie walczyli. Dobra, poddajemy się. Otoczeni z każdej strony przez te istoty zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy szans na wygraną. Złożyliśmy broń oraz podnieśliśmy ręce do góry na znak, że się poddajemy. Zostaliśmy pojmani, jednak nie wyrządzono nam żadnej krzywdy. Nasze ręce zostały związane, a istoty wskazały nam kierunek. Otoczeni kordonem zaczęliśmy maszerować. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Podążaliśmy w milczeniu poprzez pustkowia z powite zieloną toksyczną mgłą. Zastanawiałem się, jak długo te humanoidy tutaj żyją i w jaki sposób mogły przetrwać w tak napromieniowanym środowisku. Myślę, że upłynęła godzina, gdy na horyzoncie zaczęły rysować się coraz wyraźniejsze kształty osady. Zabudowa była wykonana z wszelkich materiałów, które były dostępne na powierzchni. Żelbetu, blachy, nawet plastikowych kanistrów. Cały ten krajobraz przypominał fawelę, które miałem okazję zobaczyć na nagraniu dokumentalnym sprzed katastrofy ekologicznej. Po chwili dotarliśmy do budynku, z którego wyłoniła się postać. Miała twarz zdeformowaną podobnie jak pozostałe istoty, a z jednego z oczodołów emanowało ciepło żółtego światła. Witajcie w naszej ostoi. Mam na imię Ezechiel, przewodzę lokalnej społeczności. Przepraszam za tak szorstkie przywitanie, ale niestety nie mieliśmy sposobności przedstawić się wcześniej. Kim jesteście? Czy jesteśmy waszymi więźniami? Dlaczego tak wyglądacie? Co się stało z poprzednimi grupami? Nie mam żadnych pytań, zakończę rozmowę. Kim jesteście? Tak jak wy, jak i wy, jesteśmy ludźmi. Tworzymy wspólnotę osób, które nie chciały żyć na górze. Nie zgadzamy się z rządzącymi tam prawami, uciskiem, przepraszam, dehumanizacją. Takie wartości nie stoją w zgodzie z naszą naturą. Głosy naszych serc przywiodły nas tutaj i połączyły, tworząc tę wspólnotę. Czy jesteśmy waszymi więźniami? Nie zatrzymujemy nikogo siłą. Chcemy tylko pokazać wam inną perspektywę. Sami zdecydujecie, czy stąd odejść, czy zostać. O jakiej perspektywie mowa? To, co wam mówią na górze, nie jest prawdą. Co masz na myśli? Podniebne miasta nie zostały wzniesione, aby chronić ludzi przed skażeniem,
ale aby ich całkowicie kontrolować. Tych, którzy o tym wiedzieli i starali się przeciwdziałać, eliminowano. Zostawiono na powierzchni lub więziono. To tylko wierzchołek góry lodowej. Niedługo dowiecie się więcej. Dlaczego tak wyglądacie? O Jezu. Każdy z naszej wspólnoty przed przemianę. Nie pozostaje ona jednak bez wpływu na nasze ciała. Tak są jej następstwa. Nie będę tego ukrywał. Uważam, że wyglądacie okropnie. Przy pierwszym kontakcie z wami można narobić w gacie. Gdy twoi ziomkowie nas tutaj przeprowadzili, myślałem, że skończymy jako danie główne na wieczornej uczcie. Cóż mogę powiedzieć. Jest to tylko zewnętrzna powłoka. Dla nas nie jest niczym nienaturalnym. Przyzwyczailiśmy się już do naszego wyglądu. O, w takim razie powiedz, co się dzieje podczas tej przemiany, że wywołuje takie efekty? Wyjaśnię ci to później. Przyjdzie na to jeszcze czas. Teraz chciałem zobaczyć. Każdy z naszej wspólnoty przeszedł przemianę. Nie pozostaje ona jednak bez wpływu na nasze ciało. Aha, dobra, czyli to zaczęliśmy. Co się stało z poprzednimi grupami? Kiedy poznali prawdę, nie chcieli już wracać. Dołączyli do naszej wspólnoty. Jeżeli dobrze się rozejrzysz, rozpoznasz znajome twarze, lecz na pewno nie takie same, jak zapamiętałeś. Doświadczenie przemiany przekształca człowieka w każdym aspekcie. Nie mam żadnych pytań. Zakończ rozmowę. Chodźmy zatem. Chciałbym wam coś pokazać. Mamy tutaj stare archiwum komputerowe. Są w nim informacje wykradzione od zwierzchności podniebnego miasta z czasów, gdy się jeszcze formowało. Teoretycznie jest tam wszystko. Niestety, dysk jest zabezpieczony, a nikt z nas tutaj obecnych nie jest specjalistą w dziedzinie informatyki. Może pomoglibyście nam w tej sprawie? Tio, spróbujesz? Ty znasz się na tym najlepiej z nas wszystkich. Jasne, mogę zobaczyć, czy da się coś zrobić. Okej, znów to samo. Rozumiem, że to nie. Musimy iść tu, O kurde. To nie jest takie proste. Dobra, trzeba jedno puścić tu i resztę puścić tu. Jak to? Dobra, poleciało. Tu idzie w tą stronę. Dobra. A, i tu idzie w tą samą stronę, czyli trzeba tu zmienić. Nieważne. Pyk. O kurde. To będzie ciężkie. Mam to. To było fajne. Mamy to. Jesteś wirtuozem obchodzenia zabezpieczeń. Tak, polis. O, co jakieś teksty? Dokument AC. Adnotacja, treść kolaboracyjna, niedozwolona kontrabanda. Na przełomie XXIII wieku wielkie koncerny zdominowały wszelkie aspekty życia ludzkiego. Obywatele z wolnych i świadomych istot stali się trzodą hodowlaną, służącą do napędzania zysków globalnych korporacji. A ludzie stali się zniewoleni, uzależnieni od szybkich przepływów dopaminy, zahipnotyzowani. Swobody obywatelskie były coraz bardziej ograniczone. Ten proces przebiegł powoli i subtelnie. Stopniowo zwiększano komfort życia przy jednoczesnym ograniczeniu wolności. Stosowano różne socjotechniki, manipulacje oraz polaryzację społeczną, aby w ten sposób uzyskać większą kontrolę nad tłumem. Miały miejsce powstania. Ludzie, którym ten stan rzeczy nie odpowiadał, organizowali się w grupy i jawnie domagali się swoich praw. Opór był jednak brutalnie tłumiony. Doprowadziło to do stworzenia tajnych ugrupowań działających przeciwko polityce zwierzchności i władzom. Ich członkowie starali się, aby ich przekaz dotarł do świadomości społecznej. Na różne sposoby przemycali treści o rzeczywistej sytuacji, manipulacjach władzy, wartości osoby ludzkiej czy moralnej kondycji obywateli.
metody inwigilacji stały na bardzo wysokim poziomie. Opozycjonistów wyłapywano, a następnie wysyłano na banicję lub wtrącano do aresztów. W radykalnych przypadkach wykonywano na nich publicznie egzekucje, które z czasem przybrały formę popularnego reality show. O kurde. Propaganda. Cam record. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Mamy mało czasu. Co teraz powiem jest bardzo istotne i kluczowe dla powiedzenia naszej sprawy. Pokłócenia, przepraszam. Władze podziemnego miasta, wszyscy naraz jak jeden mąż, nagle stoją przed nią całkiem nagi, a ono kuca. Co? Wtedy, kurwa, musisz do niego dotrzeć. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, co robić. Do dzieła. Powiem wam szczerze, że nagle stoję przed nim całkiem nagi, a ona kuca. Mi ze słoikiem trochę tak wspomnienia młodości ogarnęły. Nie no, to był one man, one jar chyba tak. Nie wiem, czy mnie zbanują teraz tego. Dobra, District Doom. Raport ID 1865. District Doom. Populacja 152048. Średnia wieku życia 31. Główne źródła przychodu. 38% surowców, sex working 16,7%. Od cholery. Kontrola społeczna. Stopień zadowalający. Zalecone działania. Inwigilacja treści indywidualne. Wykreować nowe źródła potrzeb i pożądań. Uwypuklić w środowiskach masowej komunikacji piętnowanie niepożądanych zachowań. Ezekiel. Oto. Ezekiel Parakateus. Ezekiel Parakletos. Wiek 37 lat. Płeć mężczyzna. Miejsce pobytu nieznane. Opis. Charyzmatyczny mówca przewodził jednej z grup oporu w dystrykcie Doom. Przemycał niedozwolone treści. Aktualnie uznany za wroga politycznego. Poszukiwany. W przypadku kontaktu zachować szczególną ostrożność. Cel? Zdobyć informacje o lokalizacji, odnaleźć i internować. Dziękuję wam za pomoc. Sami widzicie, jak te sprawy wyglądają. Myślę, że teraz możemy pójść o krok dalej. Mamy tutaj święte miejsce, nazywamy je Łono. Na górze władcy Mocarstwa Powietrza nie chcą, żeby ktokolwiek się o nim dowiedział. Bo tu jest lekarstwo dla ludzi. Jest to jeden z powodów powstania miast, aby jak najbardziej oddalić ludzi od wiedzy o tym miejscu. Co za miejsce? Miejsce jest terminem umownym, ale rzeczywiście musi mieć ono formę materialną, aby inny zewnętrzny obiekt, mam na myśli ciało człowieka, mógł wejść z nim w interakcję. Dla każdego to miejsce przedstawiało się inaczej i znajduje się gdzie indziej. Można powiedzieć, że jeśli ktoś jest gotowy, to źródło wskazuje mu drogę do siebie. Jakie lekarstwo? Coś jak aspiryna? Źródło. Największą chorobą istot ludzkiej jest odcięcie się od samego siebie, od wnętrza, od swojego źródła. Dla tych z góry jest to jak najbardziej pożądane, aby ludzie nie byli z samym sobą, ale kierowali swoją uwagę na to, co jest im dostarczane. Wtedy można sterować ich umysłami, pragnieniami, dążeniami. Czy ma to coś wspólnego z przemianą? Tak. To tam był każdy z nas. Tam odbywa się przemiana. Pisałbym to jako wgląd, chociaż żadne opisy nie mają tu racji bytu. Tam, wewnątrz myśli i słowa przestają mieć znaczenie. Wchodzi się w doświadczenie, ale i wychodzi poza nie. Zakończę rozmowę. Czy któryś z was czuje, że chce się wybrać do świętego miejsca? Ja pójdę. Ej, co ty? Nawet nie wiem, czy to jest bezpieczne. Idę. Czuję, jakbym całe życie zmierzał do tego momentu. Jakaś część mnie czuła ciągle niepokój i pustkę oraz głębokie niewypowiedziane pragnienie. Ignatius, skierowany wewnętrznym pragnieniem, udał się na wyprawę. Jego serce działało jak kompas, wskazując mu drogę do Łona. Jakiś czas później,
Ignatius zjawia się w obozie. Zmieniłeś się, stary. Co się tam wydarzyło? Nie da się tego konkretnie opisać. Jak musi się poczuć ziarno, którego kiełek przebije ziemię i pierwszy raz doświadczy ciepła słonecznego, deszczu, wiatru i wszystkich innych zjawisk, których ziarno nie znało do tej pory. Nie ma z czym tego porównać. A gdyby wróciło do ziemi i chciało o tym powiedzieć innym ziarnom, tam przebywającym, nie byłoby w stanie tego wytłumaczyć, bo nie mają na to nazwy. Oczyszczające, ale bardzo bolesne. Nieskończenie długie, a jakby minęła chwila. To ciemna noc połączona ze światłością. Szukasz tego, a jest tak blisko. Muszę teraz wrócić na górę, do miasta. Wiesz, że to absurd. Widziałeś archiwum. Wiesz, co z takimi robią. Mimo to czuję, że muszę tam pójść. Nagle mnie serce. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, co czekają... Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia. Lecz nie cenię sobie życia. Bylebym dokończył to, co zacząłem. Minęło kilka dni. I poszedł. Długo nie wracał, więc postanowiłem udać się w ślad za nim na górę i sprawdzić, jak się sprawy mają. No w końcu jesteś. Co tam się odjebało? Co masz na myśli? Ignatius wrócił i pierdolił jakieś niedorzeczności. Służby go pojmały. Dzisiaj ma się odbyć jego egzekucja. Co? Tylko nie to. To nadal żyją ludzie. Co ty bredzisz? Władze Dekapolis okłamują swoich obywateli. Nas wszystkich, że na powierzchni nie ma życia. Są tam ludzie. Tworzą społeczność. Wszyscy zostaliśmy oszukani. Dobra, kurwa, nie chcę tego słyszeć. Udam, że nie słyszałem tych bzdur. A ta rozmowa nie miała miejsca ze względu na naszą znajomość. Teraz słuchaj, bo masz mało czasu. Systemy biometryczne odnotowały twoją obecność. Służby zapewne już tu jadą. Spierdalaj stąd jak najszybciej. Udałem się na główny plac miasta, na którym odbywało się publiczne wymierzenie kar skazańcom. Miejsce było zatłoczone. Obywatele z różnych stron miasta zebrali się, aby obejrzeć ten krwawy spektakl organizowany przez ich władzę. Konferansjer, wkroczył na scenę. Dobry wieczór państwu. Na żywo, prosto z miejsca egzekucji, wasz ulubiony prezenter. Czeka nas wieczór pełen emocji. Ten nieszczęśnik został uznanym winnym działań przeciwko dystryktowi, czyli na szkodę nas wszystkich. Nie ma w naszym społeczeństwie miejsca na takich karaluchów. Karą jest śmierć. W jaki sposób dokona żywota? Sprawdźmy, jak głosowaliście. Flagrum i krzyż? Klasyka. Zostańcie z nami, bo szykuje się świetna zabawa. A teraz chwila dla sponsora. Stary cieleje? Odczuwasz ciągły smutek i brak sensu? Szef nie daje ci żyć, ciągły stres? Nie musi tak być, już tylko jedna dawka Inteo sprawi, że wszystko się zmieni. Inteo 2000. Związki zawarte w substancji czynnej Inteo 2000 sprawiają, że twoja percepcja ulega zmianie. Nieprzyjemne dotąd bodźce stają się miłym doświadczeniem. Substancja aktywuje także nerw błędny, dzięki czemu odczuwasz przyjemne rozluźnienie. Zmiana percepcji, aktywacja nerwu błędnego, bloker kortyzolu, tylko jedna dawka. Inteo 2000. Inteo 2000 Mini. Teraz także dostępny Inteo Mini dla najmłodszych, już u 5 roku życia. Masz już dosyć ryzykownych teleportacji? Poznaj biuro podróży Quantex. Z nami lecisz w jednym kawałku. Quantex świadczy usługi na najwyższym poziomie. Dbamy o twój komfort i bezpieczeństwo. Usługi innych firm? Quantex. Dzięki utarg nowoczesnej technologii nasze kwantowe teleportacje są najbezpieczniejsze na rynku. Wykonujemy każdą cząsteczkę twojego ciała i dokonujemy ich kwantowego rozplątania. Następnie rozpędzamy każdą z nich w jednakowym tempie. Całkowicie wyeliminowaliśmy ryzyko, że części twojego ciała dotrą do miejsca docelowego w różnych odstępach czasowych, co było największym mankamentem teleportacji kwantowych.
Wybierz bezpieczeństwo. Wybierz Fantex. Dio Militia Departament. Ogłasza nabór. Potrzebujemy właśnie ciebie. Witam już po przerwie, szanownych państwa. Czas, abyśmy przeszli do mięsa naszego dzisiejszego spotkania. Dosłownie, jak i w przenośni. Widzę, że Kaci dzisiaj z zapałem wykonują swoją pracę. Jeden z panów aż się spocił. Proszę państwa, cóż za wspaniałe widowisko, a to dopiero początek. I oto, szanowni widzowie, gwóźdź programu. Krzyż. Panowie Kaci pomogą naszemu skazańcowi rozprostować kości. Ten pan wygląda na przebitego. Jak to mówią, co ma wisieć, nie utonie. Tropiciel zgłasza gotowość. Zaraz znajdę tego gnojka. Dużo ludzi dzisiaj się zebrało zobaczyć tę egzekucję. Sektory od 1 do 2 czyste. Ale cycunie. Sektor 3 i 4 czyste. Lecz dalej, odpad genetyczny. Szukam dalej. Nie, nie ten. Ten też nie jest poszukiwany. Szukam. Mamy go. Jest w sektorze 5. Oznaczyłem go wam. Wziąłem. Jesteśmy niedaleko. Zaraz będzie nasz. To jest kurwa. Pójdziesz z nami, kolego. To twój szczęśliwy dzień. Sama góra chce się z tobą zobaczyć. Nigdzie się nie wybieram. Chyba jednak pójdziesz. Będę mocno nalegał. Walcz czy uciekaj? Uciekaj. No zajebie typa. To za felerny tydzień. Najpierw mój zięć w moim własnym domu podwala kapucyna. A teraz jeszcze ten złamasz stawia opór. Już ja cię dopadnę. Rodzona matka cię nie pozna, kiedy z tobą skończę. Ale teraz masz grubo przejebane. Zajebie. Nowy uniform, cholera jasna. Rozjuszył mnie maksymalnie. Dopadnę cię, ty koński zwisie. Zrobię ci srogie kuku. Nie uciekniesz przez przeznaczeniem. Naruszyłeś nietykalność cielesną funkcjonariusza DMD. Jesteś w czarnej dupie. Co to jest? Ten typ to jakiś pieprzony terminator. Kurwa. Nic amunicji. Nie stawię oporu! Zbliża się nieuniknione! Uwielbiam tę pracę. Mógłbym to robić za darmo. Pikowanie takich śmieci to nie tylko mój obowiązek, ale też czysta przyjemność. Im bardziej wierzgają, tym lepiej. Uspokój, złama się. Otrzymałem polecenie. Pochwycić cię i doprowadzić przed oblicze samego Archonta. Nie wiem w jakim celu i nie obchodzi mnie to. Ważne, że wykonałem swoje zadanie, a skopanie twojej dupy było tylko miłym bonusem. What? Witam pana, panie Magnus. Przykro mi, że przyszło nam się spotkać w tak nieprzyjemnych okolicznościach. Popełnił pan błąd. W domu zdarzają się potknięcia, ale nie ma rzeczy, których nie można by naprawić. Potrzeba tylko trochę chęci. Sprawdziłem pana.
alkohol, kredyty, alimenty. Przydałoby się trochę pomocy. To się załatwić. W lepszych warunkach ma pan jeszcze szansę pokazać swój potencjał. Rozwinąć się, zapewnić przyszłość swojej rodzinie. My doceniamy oddanych pracowników. Lepsza praca, poprawa warunków bytowych, jakaś dobra sumka na start. Może 250 tysięcy starterów na dobry początek? To rozwiązałoby większość pańskich problemów, nieprawdaż? Tak, zgadza się. To by zdecydowanie pomogło. Wiedziałem, że jest pan człowiekiem rozsądnym i będzie można się z panem dogadać. Potrzebowałbym tylko jednej informacji. Mianowicie, gdzie znajduje się święte miejsce ludzi mieszkających na powierzchni? Chyba nie bardzo rozumiem. Gdzie jest łono, panie Magnus? Chyba nadal nie wiem, o co chodzi. Proszę nie udawać głupca. Wiem, że był pan w obozie na powierzchni i spotkał się z zamieszkującym tam robactwem. Wiem o tobie wszystko. Ja prześwietlam każdy aspekt twojego życia, zarówno na poziomie materialnym, jak i niefizycznym. Mam wgląd w twoje pragnienia, emocje, obawy i dążenia. Mogę na nie wpływać. Jesteś dla mnie jak robak widziany z góry. Wiem, dokąd zmierzasz. Widzę możliwe ścieżki i mogę reagować. Mogę cię też odeptać. Widzisz, to na co teraz patrzysz, to tylko znikomy fragment mnie. To mój zewnętrzny przejaw. Ale ja jestem wyżej. Jestem rozlany nad tym wszystkim i widzę z góry. Specjalnie dla ciebie przejawię nieco szerszą perspektywę mojej istoty. Mam moc wpływania na otoczenie i ludzi. Mogę zaprzęgać ich do własnych celów na subtelnym poziomie. Grając na ich dążeniach, schematach myślowych i lękach. Podobnie jak na instrumencie. Oni nawet nie są świadomi, że prowadzę ich tam, gdzie sam zechcę. Cały czas są przekonani, że realizują swoją wolę. To ja im wskazuję, gdzie mają zmierzać poprzez drobne szepty, wykorzystując ich egoistyczne skłonności i słabe strony. Potrafię uderzać w odpowiednie struny i nadać odpowiedni ton, aby w przyszłej perspektywie za pomocą waszego mięsa realizować swoje cele. Ale wasze umysły są zbyt ograniczone, żeby to dostrzec. Jesteście jak robaki, które nie rozumieją, czym jest i jak działa wyższa od nich istota. A wszystko odbierają tylko na swój ograniczony sposób, myśląc, że to są po prostu okoliczności, które ich spotkały. Ja buduję ścieżki, a wy nimi kroczycie. Tapkami na oczach i spuszczoną głową. Dzierżę wędzidło, które wkładam wam do ust. Nie wiesz, co jest głębiej. Z wnętrza człowieka wypływa to, czym jesteśmy. A to jest nieokreślone, nienamacalne i wymyka się wszystkim schematom pojęciowym. Zanim możemy wybrać, co chcemy, żeby na nas wpływało. Serce to jest coś, czego nie możesz kontrolować. Robaku, jak śmiesz wchodzić ze mną w dyskusję? Mogę cię zmiażdżyć w każdej chwili. Twoje życie nic nie znaczy. Pytam po raz ostatni. Gdzie jest łono? Łono. Tak, teraz sobie przypominam. Taka wielka niebieska wochota kupa gówna, którą mam właśnie przed oczami. Dobra. Już, spokojnie. Tak się składa, że mam przy sobie mapę, która wskazuje drogę do świętego miejsca. Zejdźmy razem na powierzchnię, co zaprowadzę was tam. No, ciekawie. Moi drodzy, ja sobie zrobię przerwę, bo już mamy 45 minut gry. Ja dzisiaj nie mogę więcej nagrywać. Bo już chyba ze 3 albo 4 odcinki na zapas zrobiłem. 3 chyba, to jest trzeci. Więc nie wiem, ile tej gry zostało, więc ja sobie zrobię przerwę. O ile mogę zapisać? Mogę zapisać, świetnie. I po prostu dogram. Nie wiem, czy to będzie koniec odcinka, czy będzie kontynuacja, zobaczymy.